Siemanko, witam w mojej kuchni. Kupiłem sobie naprawdę fantastyczny kawałek mięsa, to jest karkówka i dzisiaj przygotujemy z niej taką roladę, czyli porchettę po włosku. Porchettę tak naprawdę robi się z boczku, ale też można z karczku. Karczek jest takim fajnym mięsem, że można z niego zdziałać naprawdę wszystko. Można zrobić steki, można go dusić, można go piec i dzisiaj sobie właśnie upieczymy dużą pieczeń. Na samym początku zajmijmy się nadzieniem, tak więc dajemy trochę oleju, tak dwie łyżki oleju, bo tutaj będzie nam potrzebny ten olej na patelnię. Do tego dwie cebule, no tak. I około 300 gram pieczarek, to wszystko musi nam się tutaj podsmażyć. Niech się smaży spokojnie, około 10 minut trzeba posmażać tą cebulkę z tymi pieczarkami tutaj. A my przejdziemy teraz do mięsa, bo to jest podstawa. Jak już mamy cały taki kawał mięsa, to musimy go sobie rozkroić, bo to będzie rolada zawijana. Rozcinamy mięso tak, żeby później w nie coś zawinąć. Pomału, delikatnie, przecinamy na pół. Hop. I teraz to też na pół. Piękna pieczeń nam z tego wyjdzie. Piękna. Mięso jest już gotowe. I teraz musimy sobie je lekko posolić wszędzie. Z jednej strony, tylko od wewnątrz. Tak. Bierzemy tłuczek do mięsa i ubijamy lekko to mięso, bo wtedy wprowadzimy sól do środka, to jest jedna rzecz, a po drugie rozbijemy je na takie łagodniejsze. Mięso jest już gotowe, więc dodajmy sobie przyprawy do naszego nadzienia, które tutaj jest. Pieczarki już są, cebulka, do tego rozmaryn, dwie łyżeczki rozmarynu. To jest naprawdę tak aromatyczna przyprawa, że szkoda gadać. No jak jest rozmaryn, są pieczarki, to jeszcze tymianek, też dwie łyżeczki. To wszystko przejdzie do naszej karkóweczki. No i czosnek staropolski, też dwie łyżeczki. No i teraz mamy takie piękne zapachy, że możemy wykładać. Nasze nadzienie jest już gotowe i teraz tylko bierzemy musztardę. Ja tutaj mam sarebską, ostrą musztardę. I o, dość hojnie. Chcemy, żeby taka lekka warstwa tej musztardy tutaj była na tej roladzie, więc możemy rozsmarować. Pięknie. Fajny, pikantny, lekki taki smak. Przesuńmy trochę to mięso, ten placek jest za duży. Tak. I teraz rozkładamy nasze nadzienie. I tak samo rozsmarowujemy wszędzie. I możemy zacząć już zwijać. Możecie oczywiście dać inne nadzienie do środka. Nie ma z tym problemu. To, co lubicie, naprawdę. O, zwijamy w taką roladę. Hop, chodź tu. Tadam. Piękna roladka jest już gotowa. No i co? Musimy zacząć zwijać teraz, czymś to ścisnąć. Najlepiej weźcie sobie taki sznurek. O, tak. Obcinamy. I dość mocno trzeba to związać. Mięso jest już zwinięte, rolada wygląda tak fantastycznie. I teraz trzeba zrobić dwie rzeczy. Nagrzać piekarnik do 200 stopni i nagrzać sobie jakieś naczynie, żeby podsmażyć naszą karkówkę. Dajemy do tego trochę oleju i wrzucamy od razu, podsmażamy z każdej strony naszą roladę. Rolada jest podsmażona, wygląda naprawdę fantastycznie, ale jeszcze nie jest gotowa. I tutaj dodamy jedną cebulkę, trochę marchewki, też jedną marchewkę. Tylko i wyłącznie po to, bo z tego nam powstanie taki konkretny sosik. Nie chcemy tych soków się pozbyć, które puści ta rolada, tylko chcemy mieć je w sosie. I teraz wrzucamy to wszystko na około pół godziny do piekarnika rozgrzanego do temperatury 200 stopni i pieczemy sobie pół godzinki, temperatura 200 stopni. Niech ona sobie posiedzi, a później dodamy wody, żeby fajnie się nam
poddusiła ta rolatka. Po pół godziny, kiedy nasza pieczeń jest już prawie gotowa, zalewamy to wodą, dwie szklanki wody. Popatrzcie, tutaj powstał taki fajny sos, konkretny. To jest najlepsze właśnie w tej pieczeni. Przykrywamy folią. No i teraz pieczemy tak długo, aż no, rolada będzie miękka, aż karkówka będzie miękka, czyli przez około godzinki. W temperaturze takiej samej, 200 stopni, wrzucamy do piekarnika i czekamy. Roladę z karkówki podamy z pieczonymi kasztanami. Kasztany są fajne, bo są tanie. Ja kupiłem je za 7 zł za kilogram. To jest naprawdę bardzo mało. Jeżeli chcecie sobie upiec w domu kasztany, to naprawdę nie jest nic trudnego. To jest kilka sekund, tylko weźcie sobie najlepiej taki karbowany nóż i natnijcie na każdym kasztanie takie X, bo jeżeli tego nie zrobicie, to podczas pieczenia w kasztanie będzie takie duże ciśnienie i zaczną one pękać, strzelać. Tego nie chcecie, będziecie, bo poczujecie się jak na wojnie. No a dzięki temu, że zrobimy takie X, to one nam ładnie się otworzą. Więc piekarnik nagrzany już mamy. Wrzucamy je tutaj. Do piekarnika na około 10 minut. Jak się otworzą, to są gotowe. Po 15 minutach nasze kasztany są już gotowe. Trzeba poczekać, aż one będą takie fajne, miękkie. A w tym momencie przygotujemy sobie brukselkę. Ja sobie ją sparzyłem tylko i wyłącznie. Dodam tutaj taką jedną łyżeczkę masła i wrzucamy to do pieczenia. Będziemy zapiekać naszą brukselkę. Szkoda, bo niektórzy już zapomnieli, co to brukselka jest. Trochę soli na to. Szczypta pieprzu. Tak. No i do tego tymianek. Gdzieś tutaj był. O, jest. Odrobinkę tymianku tutaj. Tak, jest. I poczekajmy, aż to masło się rozpuści. I możemy wrzucać spokojnie do pieczenia. Na około 10 minut. Kasztany są już gotowe. Poczekajmy, aż ostygną. A w tym momencie wrzucimy brukselkę. Rolada jest już gotowa. I teraz musimy sobie, o, popatrzcie, przelać cały ten sosik do innego garnka. Wystarczy go tylko zagęścić, lekko zredukować i już jest gotowe. A ta pieczeń niech sobie na chwilę tutaj odpocznie z boku. A jeszcze pamiętajcie, żeby ten tłuszcz ściągnąć. Ja będę ściągał już. Widzicie, na samej górze jest tłuszcz. Tego tłuszczu nie chcemy w naszym sosie. Wszystko mamy już gotowe, więc możemy wykładać. Zacznijmy od naszej pieczeni. Pieczeń idzie na deskę i najlepiej coś takiego podawać na tej desce. Do tego sosik. Możemy lekko, ale to tylko tak leciutko, polać tą pieczeń, żeby nie wyglądała na zbyt suchą. O, o, o. Resztę sosu dajemy tutaj. Ja sobie go zagęściłem zwykłą mąką. Jedna łyżeczka mąki i jest gotowy. Żeby miał lepszy kolor, dodałem do tego sosu odrobinę sosu sojowego. I to wszystko. Tak. Do tego brukselka. To jest gorące. Brukselka jest fajna. Dość rzadko teraz podawana, ale spoko. I na to nasze pieczone kasztany. Tutaj tak. Hojnie. Dość dużo. Wszędzie. Jeżeli nie macie kasztanów, to możecie też zastąpić kasztany orzechami włoskimi. Idealnie się nadają do tego celu. No tak. I to wszystko. Jeszcze tylko ukroję sobie kawałek i pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Nasza rolada. Końcówki są, zawsze się rozwalają, ale w środku się nie będzie nigdy rozwalać. O, popatrzcie. Piękny kawałek mięsa, tutaj widać tą musztardę, tutaj widać wszystko. Pyszna, mięciutka karkówka. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. Przygotujcie sobie coś takiego w domu i podzielcie się ze swoimi znajomymi. Do zobaczenia.